wróciłam po chorobie, chciałam powiedzieć, że jak zwykle będziemy przesadzać, bo na tym kanale przesadzamy rośliny, ale tym razem nie będziemy przesadzać. Tym razem będziemy tylko wsadzać. Będziemy wsadzać epipremną Enjoy i będziemy wsadzać epipremną Złociste. No bo sami sobie zobaczcie, co tutaj się wydarza. Co to jest za szaleństwo? To jest ogromne, korzeniowe szaleństwo. Najwyższa pora wsadzić je do podłoża. Więc ja jeszcze sobie tylko popiję. Lepiej. Lepiej. I tak. Tutaj moja misa wspaniała do zamieszywania. Do komponowania moich kompozycji podłożowych. Tu mam przygotowane dwie takie małe doniczki plastikowe, które myślę, że w zupełności wystarczą tym maluchom, tak żeby one się czuły ciasno i przytulnie. Więc tak, myślę, że zacznę od tutaj wymieszania wszystkiego. To na razie odłożę na bok, żeby mieć tu trochę więcej miejsca. Czy ja mam miarkę? Mam miarkę. Więc tak, będziemy sobie mierzyć. Myślę, że dzisiaj nie potrzebuję tego za wiele, no bo te doniczki są małe. Więc tak, gleby uniwersalnej damy niecałe. Najwyżej potem dodam, dobrze? Najwyżej potem dodam perlit. Perlit sobie trochę zroszę, żeby on nie pylił. Strasznie śmieszne jest to, że perlit to jest skała wulkaniczna, którą się wydobywa i oni to w ogromnych temperaturach, po prostu tak, to się nazywa tak profesjonalnie ekspandowaniem. Czyli oni to podgrzewają do ogromnych temperatur tak z 1000 stopni. I ta skała, ona jak popcorn po prostu, rozszerza się, powiększa swoją powierzchnię, rozszczelnia, staje się ta struktura taka właśnie chropowata, bardzo lekka jest to struktura. No i to się przede wszystkim używa w budownictwie, no i wiadomo, przy roślinkach. Tutaj mam piasek. Tego piasku, o Jezu, on to mi pyli. Tyle, patrzcie, tak malutko na razie. Dobra, i włókno kokosowe, tego damy więcej, dobrze? Zobaczymy. Dobra, i wymieszajmy sobie to. Zobaczmy. Tutaj Wam odsunę, żebyście dobry widok mieli, No i wracając do tego perlitu. To jest właśnie bardzo zaskakujące, że on ma takie fantastyczne zastosowanie, jeśli chodzi o te nasze tutaj działania ogrodniczo-roślinne. Że on tą glebę tak fajnie rozluźnia. On napowietrza ją. Dzięki niemu tutaj powietrze nam się dostaje do korzonków, one sobie oddychają, one się dobrze miewają, są szczęśliwe po prostu. Ok, myślę, że jeszcze tej gleby uniwersalnej dam trochę więcej, czyli kolejną połówkę. Ostatnio staram się glebę uniwersalną bardziej dawkować, dawać jej mniej, bo niestety zazwyczaj w sklepach ona głównie składa się z jakichś rodzajów torfu, a wolę torfu unikać. Jeszcze nigdy torfu nie kupiłam czystego i nie wiem, czy kupię. Być może nie, bo niestety, ale no niszczy to, wydobycie torfu niszczy środowisko naturalne, a ja nie chcę się do tego przykładać, nie. Jeszcze trochę piasku dodam. Kolejna, tak malutko. Dobra, pomieszajmy to. To będzie takie właśnie bardzo, bardzo luźne to podłoże dla epipremnum, żeby ta woda sobie przelatywała. Żeby te korzenie nie stały w tej wodzie,
żeby one nie chciały sobie gnić, tylko żeby właśnie, tylko żeby tutaj to powietrze sobie dochodziło bez przeszkód. Po prostu bez przeszkód. Ok. I tutaj mam keramzyt. Trochę tego keramzytu też tak dodam. On będzie mi zastępować takie glebowe kamyczki, powiedzmy. Bo to też może sprzyjać tym korzonkom epipremnowym. Dobrze. Czy to mi wystarczy na dwie doniczki? Na jedną na pewno. Ale czy na dwie? Czy na dwie? Wydaje mi się, że tak. Jak nie, to nie wiem, co zrobię. Miarkę sobie odłożę na bok gdzieś, żeby mieć tu więcej miejsca. Ojej, ile ja tutaj tego mam? Zaraz Wam pokażę. Chodź tutaj, maluchu. Zobaczmy w ogóle, które mają na 100% korzenie, a które nie. Które jeszcze mogą posiedzieć. Ten jeszcze może posiedzieć trochę w wodzie. Ten jeszcze może posiedzieć. Chodź tu, maluchu. Ten może posiedzieć. Ten ma korzonek. Te widzę, że mają korzonki. Te również mają korzonki. I tutaj tak. Te maluchy mają. Ty masz jednego ładnego. O, ty masz jakiego ładnego. I tutaj już wszystko, wszystko jest. Dobrze. Więc tak. Tutaj jeszcze na... Chodź, keramzycie. Na samo dno też tak wrzucę. Tak tylko, żeby zakryć. No i dobrze. Pięknie, wspaniale. I tak. Garstka. To będzie dla tego drugiego. Tak. Jeszcze trochę. Starczy na spokojnie. Się martwiłam, zastanawiałam. A tu się nie ma co się martwić. Wszystko będzie dobrze. Ojej, jaki ty masz ten korzonek malutki. Ty dasz sobie radę. Zaufam ci, że sobie dasz, ale ciebie wsadzę troszkę później. Teraz tak. Ja mam różnej wielkości te pędy, więc będę się starać je tutaj tak ułożyć, żeby nie tylko je wsadzić, ale wsadzić je no, w taki jakiś przemyślany kompozycyjnie sposób, żeby one mi się ładnie prezentowały w tej małej doniczce. O, powiedzmy, to dobrze wychodzi. A najwyżej, jak zabraknie miejsca, to te z mniejszymi korzonkami zostawię. Bo niedługo będzie tutaj u mnie siostra wizytować, więc na pewno by zechciała. Zechciałaby sobie swoje Epi Enjoy zagęścić. Więc umożliwię jej to. Chodź tu, maluchu, o ty może tutaj. Widzisz? Dobrze to wszystko współpracuje. Ty może tu. Ok, i teraz tak. Teraz ta trudniejsza część. Nabrudzę. Na 100% nabrudzę, no ale taki to jest los. Trzeba to teraz. O. Oż ty. Przy okazji. Ja muszę tutaj przypomnieć swój apel, który ostatnim razem wystosowałam, czyli, że ten kanał najprawdopodobniej będzie się nazywać Bez Przesady. Tak. Myślę, że fajnie. I w związku z tym ja tutaj będę przesadzać, ale inni nie mogą przesadzać. I wobec tego ja nie chcę żadnych rad. Ale bardzo chętnie przyjmę dzielenie się doświadczeniem. W związku z tym chętnie posłucham, co się u Was sprawdza, co się nie sprawdza. Jak tam to u Was życie roślinne leci?
Jak wy sobie radzicie w waszym życiu właśnie takim roślinno-przyrodniczym? Czy sobie dobrze radzicie, czy sobie źle radzicie? Jakie wy macie obawy, jakie wy macie wątpliwości? Co się dzieje? Co się tam dzieje? Czy wszystko jest dobrze? Ładnie, super. I teraz byłoby mi łatwiej, jakbym miała patyczka. I mam patyczka. Mam takiego patyczka, który ułatwi mi sprawę. Gdzie by tutaj jeszcze umiejscowić? Chodź tu, maluchu. Dołącz do drużyny. O, bardzo dobrze, na swoim miejscu. I następny. Dołącz do drużyny. O, za płytko. O, lepiej. Znacznie lepiej. Dobrze. I chodź tutaj, zobaczymy, jak ty sobie poradzisz. Fajnie, bo on niby tego korzonka ma maluteńkiego wręcz, ale tutaj już puszcza mikropęd, więc jestem zadowolona. Teraz czy tak, czy w tą stronę cię dać, czy w tą cię dam? O. Przyznam się, że ja wolę wsadzać, jak te korzenie są mniejsze, bo jest łatwiej. Ja wiem, że niektórzy czekają bardzo długo, żeby korzenie się rozrosły porządnie, żeby roślina sobie poradziła, ale ja jednak wierzę, że zwłaszcza te takie rośliny, których mało co może zabić, typu epifrauma na przykład, że one sobie poradzą nawet z małym korzonkiem. No i dobrze, zrobione. A te po prostu sobie tutaj odstawię z powrotem. Te, które jeszcze nie puściły korzonków, to będą miały na to spokojnie czas. Ja wam dam czas. Wy się nie martwcie. Nikt was tu nie goni. Nikt nie pospiesza, nie przyspiesza naturalnych procesów. Och. I na bok. No i teraz będzie trudno. Teraz będzie trudno, bo te mają gigantyczne korzenie. Jest ich całe, o Jezu, jak ja sobie z tym poradzę, nie wiem. Nie wiem, zwłaszcza, że tutaj jest ciąg dalszy. Tutaj w ogóle mam dwie gałązki, które jeszcze się nie ukorzeniły. Zamiot Lukasa, przez chwilę nie mogłam sobie przypomnieć tej nazwy. Wciąż czekam, tutaj widzę lekkie zgrubienia, jestem pełna optymizmu. Dobra, więc ty może chodź tutaj, żeby nie przeszkadzać. O ludzie. No dobrze, w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, że tutaj obecnie znajdujecie się ogólnie w krainie pnączy. Ja epi uwielbiam. Uwielbiam, ponieważ z nimi nie ma żadnych problemów. One na nic nie narzekają, nie umierają, żyją, rozrastają się i tworzą się nowe roślinki. Gdzie ja dałam? Tu drugą, tu ją dałam. Zakamuflowała mi się. I teraz mam naprawdę obawę, że czy mi starczy tej ziemi, więc muszę ją oszczędzać. Coś to dorobię, dobrze? Tak się umówimy. Okej. Ty chodź tu. Dobrze. Te korzonki tak zamontuję tutaj na dole, żeby ich końcówki nie szły w górę. Żeby ich końcówki nie szły w górę, bo kiedy końce korzeni skierowane są do góry, to roślina się męczy. Skąd to wiem? Być może jest to logiczne, ale ja akurat wiem to od mojego taty, ponieważ on jest z zawodu leśniczym. Był w zasadzie. I no, oni na studiach mieli sporo takich laboratoryjnych
zajęć, wsadzania, iglaków, nie iglaków, cholera wie czego, nie wiem co oni tam wsadzali. No, ale właśnie mi kiedyś powiedział, że to jest ważne, więc ja sobie to zapamiętałam i uskuteczniam. Możecie się zastanawiać, dlaczego na takich badylach to jest, ale te szczepki akurat mam od mamy, więc to musicie się jej zapytać, dlaczego ona tak to zrobiła. Ja po prostu akceptuję to, co się wszystko w moim życiu zdarza, tak jak leci, więc no nie pytam po prostu. Po prostu wsadzam to. Korzonki. Nie szalejcie, bo widzę, że już tutaj chcecie zaszaleć. Nie wiem, czy to będzie dobre kompozycyjnie. Tym razem mam wątpliwości, no ale... Ach, no ale co począć? Tak się zastanawiam, te dwie może bym zostawiła dla mojej siostry, bo ona tu przyjdzie i będziemy jej też zagęszczać, mówiłam, ale myślę, że właśnie epipremium złociste ona też by chciała. Nie wiem, kto to tak użarł, przyznam szczerze. Nie wiem, to wygląda jakby gąsienica to zjadła. Mam takie podejrzenia, że jak ten listek się rozwijał, to że on jakoś sam tak to zrobił. Może to jest niedobre podejrzenie, ale dobra, ja muszę je wszystkie razem, bo to jest zbyt trudne dla mnie i ja tego nie ogarnę. Te korzenie są zbyt szalone. Ojejku, dobra, najpierw wy dołączcie tu do drużyny. I korzoneczki w dół. Ty, korzonku, chciałeś do góry pójść? Nie. Na takie coś to nie ma przyzwolenia. Okej, dobra. Mam nadzieję, że ten film nie będzie trwał zbyt długo, bo wiem, że zbyt długie filmy to tutaj nie jest dobrze widziane, ale co poradzić? Co poradzić? Jest to filmografia na tak zwanym jednym take'u. Ja nie umiem tego montować i też nie chcę, więc tak, muszę dorobić włókna kokosowego, dodamy trochę piaseczku, sprawdzę, jeszcze trochę piaseczku, to jest taka alchemia, jest to alchemia piaseczku. Dobra, tyle starczy i chodź tutaj. Czy jeszcze trochę piasku? Nie, jeszcze trochę ziemi. Dobrze. Okej. Trzeba będzie kolejną warstwę zaraz dołożyć listowia. Ty niewspółpracujący dranio. Dobra, te też są trudne. Dużo korzeni. Za dużo. Nie wiem, czy tyle korzeni to jest na moje nerwy. Okej. I ciebie dołączę. Niech tak pozostanie. Dobrze. Wygląda to w miarę dobrze to wygląda. Oj. Muszę też na boki tutaj dodać, żeby one nie były przyklejone do tego plastiku. W zasadzie to epipremium spokojnie można byłoby wsadzić do ceramicznej, nie do ceramicznej, do terakotowej doniczki, bo ona by fajnie parowała dodatkowo.
ale je wsadzę do taki. I chyba dobrze. O, jeden zdezerterował. Jeden zdezerterował, a go... Kurde. No nic, nie wsadzę. To nic, te pójdą do... na inne sadzenie. Przyjdzie siostra, będziemy jej zagęszczać. Wiem, że ona tego potrzebuje. Tu tylko podociskam. Tutaj, gdzie należy to zrobić. I mamy to. Mamy to gotowe. Mamy to gotowe. Tutaj sobie sieć. Nie warto. Przepraszam za te niedobre dźwięki dla uszu. Już tylko podleję. Podleję. To się zaraz rozleje. No i dobrze. I sprawa załatwiona. Także dziękuję za towarzyszenie mi dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.